Nie, to nie, na to nie. Tylko na te skałki. Następnie zespołu Lemon pojawi się w tym. A to jest nasze wino z warmińskiej winiarni Herkus Monte. Jest też duszona w winie tym warmińskim. Z 2018 roku winko. Wrażenia nas zyskało. Ale ta stanęła, ta kość krzywo opocięta. Wiadomo, że kobiety wiejskie na wsi robiły potrawy z tego wszystkiego, co jest, co daje natura, czyli co daje las, co daje rzeka, co jezioro daje, co daje ziemia. Z tego, co mieli w domu. Warzywa, kapusta, kiszona i grzyby, które zebrali w lesie. To babcia była prawdziwa warmianka? Tak. Pani też jest prawdziwa warmianka. Nic nie chciałyśmy próbować. Tak, na razie ja reprezentuję na koło My dzisiaj przygotowałyśmy tutaj koło gospodyń wiejskiej Suba z Rubań. Lecimy! Suba, Szubara z naszych jezior mazurskich. Bitwa Regionów to jest konkurs ogólnopolski. W tej chwili już 9. edycja tego konkursu. Panie, które tu dzisiaj i panowie startowały, reprezentują głównie powiat olsztyński i ostrudzki. Ktoś kiedyś powiedział, że to są najlepiej wydane pieniądze i tu ukłon w stronę partnerów tego wydarzenia na promocję regionu poprzez promocję żywności. Nazwa mówi, że to była bitwa, to była turbobitwa gladiatorów i gladiatorek patelni. Udało nam się wybrać drużynę, która pójdzie dalej, bo Państwo musicie wiedzieć, że to jest kolejny etap do eliminacji wojewódzkich, a potem ktoś z tych drużyn będzie reprezentował nasz region na ogólnopolskim spotkaniu, na ogólnopolskiej bitwie regionów. Dzika golonka z dzika, tak? Jakby ktoś nie mógł domyślić, co chodzi z tą dziką golonką. Golonka z dzika to tylko do Turonga szeje. Zapraszam!